Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z gadu. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Wojciech Nelec i zapraszam was na kolejną podróż po świecie komiksów i ponownie zahaczymy również o adaptację. Zaraz oczywiście wytłumaczę dlaczego. W dzisiejszym odcinku będę wam chciał przedstawić wrażenia z lektury komiksu Nimona, który pojawił się jakiś czas temu na polskim rynku, przedruk historii oryginalnej, która no, zdobyła całkiem spore uznanie za granicą. Pierwotnie był to komiks stworzony w formie komiksu internetowego, no, aż doczekał się swojej również drukowanej wersji, a później nawet też animowanej adaptacji, która zyskała nominację do Oscara, jeśli pamięć mnie nie myli. Kolejny komiks, który będę wam chciał przedstawić, to nowość z kultury gniewu, Nawiedzona spółka Przygody poza ciałem i jest to debiutancki album komiksowy od Zuzanny Podpory. Także będzie dosyć młodzieżowo w dzisiejszym odcinku, jeśli chodzi o same komiksy. Natomiast w kontekście adaptacji to będę chciał wrócić do serialu Superman and Lois. Trzeci sezon, mówiąc ściślej, o wrażeniach z początku tego sezonu, jeśli mnie pamięć nie myli, opowiadałem już w którymś odcinku prosto z kadru, a teraz jakoś tak naszła mnie większa ochota na wchłanianie różnych rzeczy związanych z Supermanem, głównie przez ten drugi sezon My Adventures with Superman, o którym opowiadałem jakiś czas temu także podczas audycji. No i wiecie, całe to zamieszanie pozytywne wokół też nowego filmu, który był kręcony, bo już zdjęcia się zakończyły jakiś czas temu. No to jakoś tak podbudowało hype, no i wróciłem do tego Superman and Lois też dlatego, że no dowiedziałem się, jak bardzo specyficzne rzeczy się tam wydarzyły, bo była o tym mowa na panelu odnośnie czwartego, ostatniego sezonu, bo to będzie czwarty, ostatni sezon teraz tego serialu na San Diego Comic Conie. No na swoje własne życzenie sobie zaspoilerowałem niechcący te rzeczy i byłem tak podekscytowany, że stwierdziłem, że muszę to jak najszybciej nadrobić. No i nadrobiłem i będę chciał się z wami podzielić również wrażeniami właśnie z całości trzeciego sezonu, całego doświadczenia właśnie tej produkcji. Przypomnę, że prosto z kadru znajdziecie na YouTubie, tam archiwum odcinków, no i na Facebooku, gdzie zawsze znajdziecie zapowiedź kolejnego odcinka z planszą. Zapraszam was tam również do jakiejś dyskusji, komentarzy odnośnie omawianych komiksów, tytułów, oczywiście z prośbą, aby unikać spoilerów. I zanim przejdziemy do komiksów i adaptacji, zapraszam was standardowo na przegląd newsów. Zaczynamy od takiej gorącej informacji z wydawnictwa Łaneko, ponieważ kilka dni temu pojawiło się takie wideo, które zapowiadało, że wydawca zajmie się czymś nowym w swojej działalności, wymieniając właśnie po drodze, jakimi różnymi projektami się zajmował do tej pory. Oczywiście zaczynając od mang, po light novelki, artbooki, komiksy zachodnie. I przyszła pora na coś nowego. Była tam spora podpowiedź, o co chodzi, no ale teraz już wiemy na 100%. Będzie to wejście na rynek komiksów koreańskich. Pierwszym tytułem będzie Solo Leveling, który jest koreańskim webtoonem. Tutaj z kontekstu i też reakcji, które można było zobaczyć w social media, jest to tytuł dosyć popularny i czytelnicy się cieszą z zapowiedzi tego właśnie wydania u nas, szczególnie, że alternatywą było wydanie zagraniczne angielskie, no, które tutaj z tego co widzę przegrywa pod pewnymi różnymi aspektami względem tego polskiego, które tutaj będziemy mieć. Swoją premierę pierwszy tom będzie mieć 16 września, a cyklika wydawnicza to co 2 miesiące. Jeśli chodzi jeszcze o polski rynek, to można też się wybrać i pooglądać prace związane z 8-godzinnego maratonu komiksu, który odbył się w Krakowie jakiś czas temu. 17 sierpnia, czyli dzisiaj, rozpoczyna się wernisaż i
wystawa właśnie tych prac, bo to już o godzinie 16, a to wszystko na ulicy Sarego 7 w Krakowie w siedzibie Fundacji Muzeum Komiksu. Znajdziecie też to wydarzenie na Facebooku, tam jest cała długa lista osób, których prace będą tam wystawione, które brały udział właśnie w tym projekcie 8-godzinnego komiksu, gdzie hasłem przewodnim było pościg. Jeśli mało wam wydarzeń komiksowych, to przypomnę, że też niedługo zbliża się kolejna edycja poznańskiego Zinfestu, bo już 31 sierpnia i potrwa do 1 września włącznie, bo to jest ostatni weekend właśnie sierpnia. Co tutaj dużo mówić? Nie tylko kwestia samych zinów komiksowych, bo to jest znacznie jakby szersze pojęcie, jeśli chodzi o zin. To wszystko właśnie w Poznaniu w Domu Tramwajarza. Mamy też już udostępniony cały harmonogram, gdzie właśnie wiemy, że od 11 do 18 będą odbywać się targi. Mamy też dostęp do przestrzeni twórców, będą prelekcje, koncerty. Także śmiało możecie zerknąć właśnie na wydarzenie Poznań Zinfest 2024 również na Facebooku. I na koniec przeglądu newsów chciałbym taką ciekawostkę dodać, bo ostatnio kilka razy zdarzyło mi się tutaj wspominać o My Hero Academia, tytule, który został zakończony jakiś czas temu, doczekaliśmy się ostatniego rozdziału, wielka saga 10-letnia doczekała się właśnie swojej konkluzji i tutaj zagraniczne serwisy przytoczyły w newsach to, gdzie w wywiadzie twórca My Hero Academia, Kohei Horikoshi, wspomniał, co go zainspirowało do stworzenia właśnie mangi i opowiadania historii w taki sposób i wśród tych inspiracji wymienił, że jest to konkretna scena z filmu Spider-Man 2. Chodzi o moment, kiedy Peter Parker próbował uratować mieszkańców z pędzącego pociągu, gdzie doszło do tego, że musiał ściągnąć maskę i ta właśnie interakcja Spidermana z całą resztą osób w tym pociągu była sporą inspiracją dla Horikoshiego i tego, w jaki sposób właśnie tworzył mangę i co dla niego definiowało bycie superbohaterem. Także taka ciekawostka na sam koniec, a my za momencik przechodzimy do pierwszego komiksu. Nimona. Tytuł, który wydaje mi się, że dosyć głośny, się przewijał za granicą, kiedy był właśnie dosyć wyróżniany, nagradzany, a już kiedy się dowiedzieliśmy, że będzie adaptacja animowana w formie filmu, to już w ogóle zainteresowanie znowu wskoczyło do góry. No i jakby skończyło się na tym, że także komiks w wersji papierowej trafił również do Polski i chciałbym się podzielić właśnie wrażeniami z lekturą z tego komiksu. Wiecie, to jest tak, że kiedy słyszy się o czymś, że jest wielkim hitem, bestsellerem, to niektórym osobom się włącza z tyłu głowy takie okej, to teraz prawdopodobnie muszę na to uważać, żeby sam się za bardzo nie zahypować tymi wszystkimi wyróżnieniami, bo może wcale mi to nie przypadnie jakoś specjalnie do gustu. No ja generalnie staram się unikać właśnie takiego myślenia, że teraz ten jakiś tam hype czy coś może wpłynąć w jakiś sposób na moje oczekiwania. Zawsze oczekiwania są u mnie zwykle żadne, zerowe. Dzięki temu zawsze można się czuć zaskoczonym, a nie będzie się też czuć jakiegoś wielkiego rozczarowania. Za komiks odpowiada Andy Stevenson, który de facto zaczął tworzyć Nimonę właśnie jako komiks internetowy lata temu. Dopiero później był wydany na papierze. Publikowany z tego, co się orientuje na serwisie Tumblr. W takim okresie, w którym sam zacząłem z niego korzystać i wspominam o tym dlatego, że bardzo łatwo można było się naciąć na rysunki Stevensona i szczególnie te powiązane z Nimoną, bo to dosyć charakterystyczna kreska, która wzbudziła zainteresowanie w takim sensie, że tak kolokwialnie mówiąc była dosyć memiczna, ale to nie definiuje aż tak tej kreski, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to jest raczej wada aniżeli plus ilustracji, ale to jest jedno z takich skojarzeń, które mi przyszły do głowy. Mniejsza z tym.
Tytułowa Nimona jest naszą właśnie bohaterką tego komiksu. Jest to zmiennokształtna istota, która chce stać się łotrzycą. I czasy, w których... Właśnie czasy. Komiks jest osadzony w realiach jakby średniowiecza, gdzie mamy rycerzy, wioski i tak dalej. Aczkolwiek mamy tutaj zmiksowane to z czasami współczesnymi, bo mamy też zaawansowaną technologię, są wideokole, komputery i tak dalej, co tworzy bardzo specyficzny świat i nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, takiego zagrania, bo o Nimonie nie wiedziałem praktycznie nic, tylko właśnie, że mam mniej więcej setting średniowieczny, ale jak tutaj powiedziałem, stało za tym znacznie, znacznie więcej. No i nasza Nimona chce dołączyć do arcy-łotra Lorda Ballistera Czarne Serce. I właściwie komiks zaczyna się bardzo niewinnie, bo widzimy właśnie, jak Nimona próbuje zdobyć, że tak powiem, posadę pomocnicy, która mogłaby pomagać właśnie temu wielkiemu złoczyńcy w kolejnych planach jego realizacji i robieniu generalnie jakby wiecie, robić na złość obecnej władzy i bohaterom. I już sam ten koncept wydawał się dosyć sympatyczny, prosty, ale bardzo angażujący i zabawny. Szczególnie właśnie w połączeniu z tą kreską, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ona jest taka trochę memogenna w tym sensie, że bryły postaci i mimika postaci są bardzo, bardzo ekspresyjne, przez co wydaje mi się, że momentami są bardzo uniwersalne względem właśnie tego, jak można je wykorzystywać gdzie indziej, jakby poza ten kanonem, który widzimy jakby w samym komiksie. I komiks jest raczej zabawny na samym początku i ma poczucie humoru właściwie przez cały czas. Natomiast to jest jedna z tych opowieści, która zaczyna się dosyć zabawnie, ale ma swoje drugie dno, które później będzie wychodziło na pierwszy plan i zacznie się robić znacznie poważniej. I szczerze mówiąc, ja bardzo lubię takie opowieści, bo taka zmiana też jakby w tym, jaką mamy stawkę, jakieś zagrożenie, powoduje jeszcze większe zaangażowanie emocjonalne podczas takiej lektury. I myślę, że tak chyba nawet można podsumować Nimonę, że jest to bardzo angażująco emocjonalny rollercoaster dla osoby, która będzie czytać ten komiks, która ma też bardzo, jakby galeria postaci nie jest jakoś specjalnie duża, bo oscylujemy wokół trzech tak naprawdę osób w tym komiksie, które są najważniejsze dla tej historii, ale wow, to jest tak dobrze zbudowane i bardzo niepozorne z początku, tak jak mówiłem. Im więcej wgłębiamy się w to, co się dzieje wokół i jakie tajemnice kryje za sobą właśnie ten Lord Czarne Serce, jakie tajemnice być może kryją też inne rzeczy związane z całą tą mitologią wioski, miasta, w której znajdują się nasi główni bohaterowie, tworzy naprawdę historię, przy której nie będzie się was dało oderwać. Ja tak miałem. Ja chciałem sobie dawkować tą lekturę, a wyszło na to, że w pewnym momencie po prostu nie chciałem odrywać się od lektury. Co też swoją drogą, moim zdaniem, dużo świadczy dobrego o stylu narracji Stevensona w tym komiksie, no bo żeby jednak zaangażować czytelnika, to też nie jest łatwe zadanie, szczególnie kiedy właśnie zachodzą takie zmiany nastrojów i klimatów, kiedy zaczynamy od czegoś takiego bardziej heszkowego, zabawnego i nagle robi się poważnie. No to jest trochę taki też chwyt, który działa, tak, że jakby zaczepia nas, że okej, to co teraz się stanie? Łatwo stracić uwagę czytelnika przy tym, bo trzeba mu dać naprawdę satysfakcjonujące rozwiązania fabularne i wydaje mi się, że Nimona dostarcza właśnie samych satysfakcjonujących rozwiązań pod kątem tego, jak ta historia się toczy. Być może miałbym jakieś lekkie uwagi do samego końcowego etapu, tej wielkiej kulminacji, która tam następuje,
ale to są raczej detale, które nie zmieniają ogólnego wrażenia, że jest to komiks naprawdę bardzo dobrze napisany i narysowany, bo tak jak mówiłem, bo z jednej strony mamy takie raczej dosyć zabawne, ekspresyjne bryły twarzy tych postaci i komiks jest rysowany dosłownie taką lekką kreską, nie mamy grubych linii, tła są często bardzo oszczędne, no bo tutaj najważniejsze są postaci, które nam najbardziej robią klimat tak naprawdę, i wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic dotyczących naszych postaci, tym bardziej po prostu chcemy im kibicować i to też jest bardzo ważne. Także jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy Nimona jest warta wypróbowania lektury, osobiście serdecznie polecam i zapraszam Was do tego, żeby się przekonać samodzielnie. Być może w jakimś najbliższym czasie również zerknę do filmowej adaptacji, bo pamiętam, że wizualnie wyglądała bardzo fajnie. Z chęcią sprawdzę, czy jest utrzymana dokładnie taka fabuła 1:1 jak w komiksie, czy właśnie zaszły jakieś zmiany, żeby było też jakieś zaskoczenie dla osób, które znają z oryginału. No ale to czas pokaże. W każdym razie Nimona z wydawnictwa Winnet, właśnie nigdy nie wiem jak przeczytać nazwę tego wydawnictwa, Winnet YA czy Winnet YA. Może na dwa sposoby można przeczytać ten nazwę tego wydawnictwa, ale taki jest właśnie wydawca po polsku komiksu Nimona. Zostajemy w takich w sumie młodzieżowych klimatach wprost z kadru i tym razem nowość z wydawnictwa Kultura Gniewu, Nawiedzona spółka, Przygody poza ciałem. Komiks od Zuzanny Podpory, która jest tutaj debiutantką, jeśli chodzi o komiks, tak tej przynajmniej z lektury wynika i z opisów. I przede wszystkim to, co najbardziej mnie urzekło, znaczy mój wzrok przykuło najbardziej okładka, bo mamy naprawdę specyficzne designy postaci. Mówiąc specyficzne, mam na myśli to, że to nie jest jakby to powiedzieć. Bardzo często można się spotkać z komiksami, gdzie postaci mają jakby trochę jeden szablon, nie wiem, ciała wielkości i zamieniamy tylko włosy i ich kolor, no i oczywiście ubranie i takie mamy różnorodne postaci. Natomiast tutaj na okładce widzimy ekipę głównych postaci, które są bardzo od siebie różne i to przykuło moją uwagę, bo byłem właśnie ciekaw, jak to wyjdzie w samym komiksie, bo kreska też jest bardzo taka sympatyczna, która kojarzy mi się z wieloma młodzieżówkami, które czasem widzę na rynku amerykańskim i oczywiście mam na myśli tutaj to jako pozytywne porównanie, bo tam tego typu komiksów jest naprawdę bardzo dużo, porządnie wykonanych i właśnie kreska od Zuzanny Podpory jest naprawdę na takim bardzo dobrym poziomie. No tak trochę w sumie głupio wyszło, że zaczynam od wrażeń z samych ilustracji, a do fabuły przejdę trochę później, no ale jak już w to wszedłem, to tak, designy postaci tutaj robią najbardziej robotę, podkreślają ich dosyć sporą różnorodność też pod kątem charakteru. Czasem tła wydają się dosyć proste, bo z jednej strony potrafimy mieć sceny, gdzie mamy po prostu zwykłe jednokolorowe tło w trakcie rozmów i dopiero coś bardziej urozmaicone jest, kiedy ewidentnie postaci są w jakimś konkretnym innym pomieszczeniu, gdzieś się przemieszczają, co w sumie nie przeszkadzało mi to, szczerze mówiąc, jakby bardzo dobrze zgrywało się ze sobą narracyjnie, bo te tła też nie do końca jakby były jakąś ważną, istotną częścią tego komiksu. No ale o czym jest sam komiks? I to jest w sumie właśnie ciekawe, bo mamy do czynienia z grupą właśnie nastolatków chodzących do szkoły i mamy tutaj do czynienia ze sprawą duchów. Na początku wydaje się, że to jest jakaś tam zwykła zabawa, wkręcanie kogoś, ale rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z rzeczami nadprzyrodzonymi, mamy do czynienia z duchami. I nie chciałbym w sumie za dużo tutaj spoilerować pod tym kątem, bo bardzo podoba mi się ta intryga, która jest wprowadzona w tym komiksie. I
z drugiej strony jest też ona pretekstem do tego, żeby lepiej eksplorować główne postaci, które tutaj poznajemy, bo tutaj mamy kilka konkretnych osób, które są dosyć ważne dla całej fabuły. No, główną bohaterką jest Iza, jej właśnie ekipa znajomych i również jeszcze jedna dziewczyna, która no, ma bardzo specyficzne znaczenie dla całej opowieści, ale to już znów nie będę za bardzo wchodził bucielami ze spoilerami. Natomiast to, co chciałem właśnie powiedzieć, to to, że te designy postaci wizualnie są bardzo dobre w tym komiksie, no i też to bardzo dobrze współdziała z charakterami tych postaci, bo ta fabuła, o której mówiłem, że pojawia się nagle duch, którym trzeba się zająć i mu pomóc, jest w sumie pretekstem do tego, żeby zgłębić bardziej charakter poszczególnych postaci, ich relacji. I kurczę, znowu, trochę jak mówiłem o Nimonie, kibicujemy tym postaciom. Jeśli twórca komiksowy powoduje u nas w trakcie lektury, że im kibicujemy, to znaczy, że wykonał bardzo dobrą robotę. I to jest w sumie dla mnie najważniejsze, bo co z tego, jeśli te designy postaci, na przykład wizualnie ten komiks dobrze by wyglądał, no ale nie byłby przekonujący pod kątem właśnie samego scenariusza, fabuły, dialogów i tak dalej. A tutaj działa to bardzo dobrze. I choć byłem naprawdę bardzo ciekaw, jak rozwiąże się cała sprawa tajemniczego ducha, która właśnie tutaj przewija się od początku, to byłem też bardzo zaangażowany w relacje tych postaci i w którym kierunku one pójdą i czy na pewno wszystko skończy się dla każdego dobrze, w taki sposób, w jaki ta osoba by tego chciała. No tutaj wam oczywiście tego nie zdradzę, czy to wyszło, nie wyszło, w jaki sposób, bo zachęcam was do sprawdzenia tego komiksu. I ogólnie Kultura Gniewu ostatnimi czasy naprawdę sporo tych osób debiutujących wydaje i to są naprawdę bardzo dobre komiksy. Naprawdę polecam sprawdzać i mieć na radarze właśnie tego typu publikacje. Ja myślę, że właśnie Nawiedzona Spółka jest takim komiksem, no można by go chyba śmiało nazwać takim młodzieżowym, dla młodzieży. No ja do młodzieży już nie należę, ale nadal świetnie się bawiłem podczas tej lektury. Ja bardzo lubię, kiedy tego typu komiksy wywołują u mnie taką zdrową nostalgię do starych czasów szkolnych i wydaje mi się, że ten komiks właśnie wywołuje takie pozytywne odczucia przy samej lekturze. Także zachęcam sprawdzić, szczególnie jeśli lubicie takie klimaty lekko nadprzyrodzone, może takie trochę, nie wiem, na pograniczu, trochę mi się ze Scoobim Doo trochę skojarzyło, bo mamy też po prostu ekipę, która bada sprawę. No ale to jest takie raczej luźne skojarzenie. W każdym razie Nawiedzona Spółka Przygody Poza Ciałem z wydawnictwa Kultura Gniewu. Na sam koniec prosto z kadru wrażenia z całego trzeciego sezonu serialu Superman and Lois. To jest produkcja, którą śledzę od samego początku i właśnie w ramach audycji nieraz o niej wspominałem. Jakiś czas temu właśnie chociażby z wrażeniem, mówiłem o wrażeniach z oglądania pierwszych odcinków tego trzeciego sezonu. I jeśli mnie pamięć nie myli, to wspominałem tam o wątku, który ten sezon zapoczątkował, który bardzo, bardzo poruszał bardzo wrażliwą tematykę, która mogłaby być bardzo źle, ten wątek mógłby zostać poprowadzony w tego typu opowieściach superbohaterskich, bo byłoby naprawdę bardzo spore ryzyko, że nie byłoby w ogóle szacunku. Chyba wtedy wprost nie mówiłem, o co chodzi, ale jako że no, trzeci sezon się już skończył, a nawet jeśli, to minęło sporo czasu od samego jego początku, więc pozwolę sobie powiedzieć wprost, czego dotyczył ten wątek, bo mamy tutaj do czynienia z nowotworem u jednej z głównych tytułowych właściwie bohaterek tego serialu, czyli u Lois Lane. I nie ukrywam, byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego wątku właśnie na tej zasadzie, że fabuła jest osadzona w świecie fikcyjnym, superbohaterskim, gdzie mamy niemożliwą technologię ziemską, pozaziemską. I czy przypadkiem nie skończy się na tym, że
cudownie, magicznie wyleczymy nawet taką chorobę, a już w ogóle, że główną bohaterkę tego serialu i to tylko ona dozna jakby, wiecie, tej okazji do tego, no bo wiecie, można byłoby się podzielić tym rozwiązaniem z całą resztą świata i dlaczego nie. Bardzo się bałem o ten wątek. On się robi z odcinka na odcinek coraz bardziej angażujący, bardzo ważny, bardzo emocjonalnie poruszający i z wielką ulgą mogę powiedzieć, że w moim odczuciu ten wątek był bardzo dobrze poprowadzony i nie skończył się wcale takim, wiecie, właśnie cudacznym rozwiązaniem problemu za sprawą tej wspomnianej przeze mnie wcześniej technologii fikcyjnej. Bo no, byłoby to bardzo niesmaczne. Oczywiście nie chcę tutaj znów wchodzić w terytorium spoilerów, ale też przewijają się inne postaci, które mają podobny problem co Lois Lane. Zaziębia się to bardzo mocno z naszą główną fabułą, no bo właśnie ten serial chyba w trzecim sezonie jakby pokazał chyba najbardziej, dlaczego to jest serial Superman and Lois, a nie tylko po prostu Superman. Lois Lane jest bardzo ważna w tym sezonie, jest bardzo ważna nie tylko dla posuwania do przodu poszczególnych wątków w tym sezonie, ale widzimy, jak bardzo ważna jest dla całej swojej rodziny i przyjaciół. Także śledzenie jej wątku było emocjonalnie bardzo poruszające. Zresztą nie tylko jej. Generalnie powiedziałbym, że w tym sezonie były takie trochę standardowe minusy poszczególnych serii właśnie z CW, seriali wywodzących się stamtąd, ale tutaj muszę przyznać, że kilka razy dałem się złapać na tym, że kiedy myślałem, że coś tutaj w ogóle do siebie nie pasuje albo równie dobrze mogłoby tego nie być, no to jednak byłem zaskakiwany, że okej, jednak to ma związek bardzo silny z czymś, co tutaj trwa od jakiegoś czasu w tym sezonie, więc posypałem głowę popiołem, aczkolwiek nadal niektóre wątki poboczne, czy na przykład same skupienie się na relacji dwóch synów Supermana i Lois, to znaczy Johna i Jordana, mam wrażenie, że ten serial zawsze za każdym razem cofa ich relacje do tyłu, to znaczy wtedy, kiedy robią progres z czymś, to potem znowu jakby udają, że tego progresu nigdy nie było i jakbyśmy oglądali w kółko czasem te same konflikty między tymi dwoma postaciami, że jeden syn jest tym, który nie posiada mocy i próbuje się poczuć specjalnie, a drugi ma te moce i po prostu chciałby być w jakimś większym splendorze i to się ze sobą jakoś zaczyna jakby, wiecie, kłócić, krzyżować, tworzyć no takie po prostu dramy. I rozumiem, że to jest całkiem ciekawy punkt wyjścia dla pewnych wątków w tym serialu, ale tutaj w trzecim sezonie miałem wrażenie, że jakby w kółko wracaliśmy do tego samego, tylko ubranego w inne słowa, co było momentami trochę męczące. Co nie było męczące, to właśnie ten też superbohaterski aspekt tego serialu, bo prawie w ogóle go tu nie było. Początek był raczej taki dosyć superbohaterski przez tam 3-4 odcinki, ale później gdzieś zeszło to zupełnie na bok i pojawiały się tylko jakieś okazjonalne rzeczy, bo jednak na przodzie mieliśmy wątek Lois Lane, jej choroby, jej śledztwa, które prowadziła wobec jakby naszego głównego złego w tym sezonie, czyli przywódcy Intergangu. No i gdzieś jeszcze po drodze w tym sezonie cały czas był obecny w tle, choć niewidoczny przez większość tego sezonu, Lex Luthor, czyli jeden z największych przeciwników Supermana, najbardziej chyba znany. No i przewija się w pewnym momencie w tym sezonie i wow, jego wejście w tym serialu naprawdę mocne. To jest znów troszeczkę inna interpretacja tej postaci niż zwykle, ale świetnie pasująca do całego tego serialu. Sezon kończy się cliffhangerem, tak można chyba to nawet nazwać, i dzieją się tam rzeczy, których w ogóle się nie spodziewałem, że zobaczymy. Czwarty sezon ma być ostatnim
i jestem naprawdę ciekaw, w jakim kierunku tam postanawiam pójść. Troszeczkę wydawało się, że niektóre wątki w trzecim sezonie są tak strasznie popędzane, że robią to z tego powodu, aby nie wracać już do nich za bardzo w czwartym sezonie, aby móc bardziej skupić się właśnie na wątkach głównych postaci. Gdzieś tak jakoś to można by wnioskować z tego, że część na przykład aktorów drugo-trzecioplanowych już wiemy, że na przykład nie będzie miało tak dużej roli jak dotychczas, albo w ogóle z nich zrezygnowano. Także można się też poniekąd trochę domyślać, jak wątki niektórych postaci będą potraktowane w tym czwartym sezonie. Ale w każdym razie zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony tym sezonem i rzeczy, które wydawały mi się, że mogłyby zostać potraktowane z małym szacunkiem, z małą wrażliwością, to wydaje mi się, że twórcy poradzili sobie całkiem nieźle. Także jeśli mieliście wątpliwości, czy kontynuować oglądanie tego serialu, to trzeci sezon myślę, że jak najbardziej warto nadrobić, warto obejrzeć. Szczególnie jeśli lubicie Supermana, jeśli lubicie Lois Lane. Dużo ostatnio trochę tego Supermana mamy. Można, jest się czym częstować. Jak nie będzie wam pasować Superman and Lois, to mamy My Adventures with Superman, a jeśli też nie, to już w przyszłym roku będzie nowy film. No i dużo się to rzeczywiście dzieje w samych komiksach. Także tak, trzeci sezon Superman and Lois pozytywnie mnie zaskoczył i mam nadzieję, że ten zbliżający się czwarty, ostatni, bo to chyba za kilka miesięcy będzie miało swoją premierę, da nam dobre podsumowanie i zakończenie serialu, który od początku był bardzo ciekawie realizowany i myślę, że sporo osób będzie miało z nim dobre wspomnienia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Przypomnę, mówiliśmy o takich komiksach jak Nimona, jak Nawiedzona spółka przygody poza ciałem, no i krótkie podsumowanie wrażeń z seansu trzeciego sezonu serialu Superman and Lois. Dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami, z komiksem Radio Afera i mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.